Siemanko, w tym vlogu pokażę Wam, jak złożyć green screena. A w zestawie dostaliśmy dwa stelaże do rozłożenia, belkę poprzeczną i oczywiście zieloną płachtę green screen. A dodatkowo jakąś chusteczkę i klipsy do zaczepienia. Zaczynamy. No dobra, zaczynamy od stelaża. Tutaj mamy takie plastikowe pokrętło i trzeba odkręcić je, żeby latało tak luźno. A potem musimy pociągnąć za wszystkie trzy nóżki, tak delikatnie. O. I wtedy pchamy to plastikowe coś. I można tutaj dowolnie regulować, jak się chce, ale ja preferuję właśnie takie ustawienie. Następnie znowu trzeba zakręcić pokrętło. Tutaj. Sam się zastanawiałem, jak to zrobić, żeby to miało 2 metry, bo przecież pisało, że to ma mieć 2 metry wysokości, a ma tylko, nie wiem, gdzieś pół metra. Ale rozgryzłem, że trzeba otworzyć ten górny klips i podnieść go do góry. I podnieść to do góry. Następnie trzeba otworzyć drugi klips i też pociągnąć do góry. Teraz to wygląda, że na pewno leci. No dobra, jedziemy dalej. Jak mamy rozłożony już pierwszy stojak, to rozkładamy drugi. No dobra, teraz robimy belkę poprzeczną. Trzeba wcisnąć te dwa guziczki tutaj. Te o. Jeden jest na górze, drugi na dole. Przytrzymać i włożyć tak, żeby do tej dziurki wpasowało. Czekajcie, to ja teraz to zrobię. A, i widzicie? Jest tu i tu. No dobra, teraz tą beleczkę wkładamy do green screena, tutaj do środka. Do tego środeczka. Tą rurkę. Następnie wkładamy to tak, żeby te tutaj dziura, ta dziura weszła w ten o tutaj bolec podejścia. I tu trzeba, żeby to weszło. No i co? Green screen złożony. To teraz trochę o green screenie. Mieliśmy problem, bo cały green screen nam się rozwinął z tej czarnej belki, więc postanowiliśmy, że przykleimy go no, do tej rolki. O. Teraz powinno się trzymać. Lecimy dalej. Wróciliśmy do domu, bo był duży wiatr i ciągle wywracał green screen. I zresztą nam się trochę pogniótł. Zielone tło, które jest za mną zresztą, ma wymiary 160 na 500 cm. Natomiast sam stelaż ma 230 cm wysokości. Posiada teleskopowy mechanizm rozkładania, zaciski blokujące sekcje i antypoślizgowe stopki. No jak wiecie, green screen służy do wycięcia tła, które znajduje się za mną. I teraz oto efekt. Albo na przykład prezenterka pogody. Pewnie oglądaliście jak zawsze telewizję. Znaczy nie zawsze, tylko pewnie oglądaliście telewizję. I pewnie też oglądaliście prognozę pogody, prawda? I ta prezenterka jest po prostu tak jak ja, stoi przed takim zielonym tłem.
No i po prostu coś tam pokazuje, a potem dodają takie animacje. To nie wiem, widzieliście jakieś tam chmurki, czy coś tam na tej prognozie pogody i to po prostu się tam za nią rusza. A w następnym vlogu będą efekty związane właśnie z green screenem. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i czerwony przycisk subskrybuj na dole. No i co? Do następnego vloga. Trzymajcie się na fali. Cześć!